Hej! Hej! Cześć, tu? Kulturki. Czyli? Ola. Moja. I mama. Kulturki! O jakiej książce dzisiaj rozmawiamy, dziewczyny? Wszyscy jesteśmy kosmitami. Wszyscy jesteśmy kosmitami? Ty też. A naprawdę? Ja nie, bo ja jestem pandą. Okej. Okay. Książka pod tytułem Wszyscy jesteśmy kosmitami, autorstwa? Jonesbo. Nie, to jest Maciej Kochan? Nie, Krzysztof Kochański. Krzysztof Kochański. Sorry, myli mi się z autorem. Jest autorem tej książki. Co to za książka, dziewczyny? To jest taka książka, która tak naprawdę to nie jest jedna historia, bo nawet nie da się określić bohaterów, bo w każdej historii są zupełnie inni bohaterowie. Mhm. Czyli to nie jest powieść, to jest zbiór takich różnych opowiadań. Opowiadań o kosmosie. Także takich króciuteńkich, ale... Takich po rozdziale. I o czym mówią te opowiadania? O kosmosie, różne. A na końcu jest taki fajny, na przykład Krzysztof Małpa.com 339. Temat kolonie na Księżycu. Do marta.com kotecka. Więcej czasu zajmuje takie coś kropka Marta Kotecka i coś tam tego typu rzeczy niż same najfajniejsze tego rozdziału. Jest tego Krzysztof Kotecki. Okej, okay. Kiedy dzieją się te opowiadania? W kosmosie. Kiedy? Niektóre dzieją się w teraźniejszości, większość dzieje się w przyszłości. Przyszłości? Jak Wam się ta przyszłość podoba, przedstawiona w tych opowiadaniach? A ja myślałam, wtedy są takie jakby takie tornistry, które gadają, mówią. To na przykład wiedzą wszystko, co się stanie. To jest Bartłomień. Skąd znasz moje imię? To mój tornister. Czyli gadający tornistry. Co jest jeszcze fajnego w przyszłości? Fajnego jest to, że na Ziemi była jakaś taka, nie wiem, meteoryda, oni tu mówili. I właśnie to Krzysztof Kotecki o tym mówili. I ludzie przeprowadzili się na Marsa. Ludzie przeprowadzili się na Marsa, czyli co? Na Ziemi nie można było żyć. Nie można było żyć na Ziemi? Nie. A dlaczego? Bo coś tam uderzyło. Wielki meteor. Wielki meteor. A co jeszcze takiego fajnego w tej przyszłości się wydarzyło, czy działo? A ja też. Nie, już pamiętam taką super rzecz. Że tam jakby. Większość tych historii, one działy się tak, że mówili, że są kosmici, a to oni byli kosmitami, a ci, którzy do nich przyjechali, byli ziemianami. Mieszkali poza Ziemią. Jedna taka historia była, że oni myśleli, że przyjechali kosmici i oni się dziwili. Dwoje uszu, dwoje oczu i dwoje nóg, a najlepsze było tak, że u nich piłka nożna polegała na tym, że trzeba było dobiec od jednego miejsca do drugiego, chowając trzecią nogę. Czy co, mieli trzy nogi? Tak, a oni się bardzo zdziwili, bo u tych kosmitów dało się grać tylko z piłką. I oni się tak dziwili, no z piłką? Co to w ogóle jest piłka? A, czyli jednak byli jacyś kosmici tacy prawdziwi. Tak, ludzie przylecieli. A ludzie przylecieli do kosmitów i oni byli kosmitami wtedy. Tak. No. Okej. Okay. A na tym Marsie to żyły jeszcze jakieś inne stworzenia oprócz ludzi? Ale to wszystko są inne opowiadania, więc mam nie wiesz, okay. Co za jedno. Okej. Okay. Mars to był zupełnie inny niż to, o czym teraz opowiadamy. No dobrze, ale to ja się zapytam o tego Marsa. Co tam było na tym Marsie? No to po prostu założyli taką jakby planetę jak Ziemia. Założyli tam drzewka. I tam był tlen. A zwierzęta też były? Też. Tak? Wszystko było. To, ale jak oni to przetransportowali? Jak myślicie? Czy jakimiś pojazdami? I zdążyli już pokoleniami przyzwyczaić się, że tlenem nie oddychali. Tylko czymś innym. Tylko że... I potem jak oni przelecieli na wycieczkę na Ziemię, no to się dziwili, że tak dziwnie, że prawie się tlenem nie da oddychać.
Znaczy już zatracili nawet tą umiejętność oddychania tlenem. Bardzo ciekawe. Że tak spokojnie... Musieli mieć skafandry. Oni mówili, ponad 100 lat temu nasi przodkowie wreszcie przeprowadzili się na Marsa. Mhm. A jakie były jeszcze fajne wynalazki w tej przyszłości? Co byście chciały mieć z tych rzeczy, które chciały się mieć? A wiesz, mam myślę, że w teraźniejszości, jeszcze to było takie opowiadanie osobne zupełnie, w teraźniejszości było, że tam były magiczne zegarki, które zmieniały czas. Ale jak można było zmienić czas? Jak na... Tak, można było tak o parę sekund zmienić czas. Na przykład, parę sekund tylko? Na przykład nie, że, ale na przykład... nie, bo to było puchalek. Tak. Lodo. Bo to było tak, że tam akurat dziewczynce się wywrócił pucharek ze śmietaną i truskawkami i ona się tak strasznie martwiła i taki pan, który ją zaprosił, wyjął zegarek, przestawił o 30 sekund i wtedy to się wszystko naprawiło i stanęło znowu. Czyli tam. Można było wrócić w czasie, tak? To można było, ale trzeba to było zrobić delikatnie, bo to były takie różne wstrząsy u nich. Na przykład, że oni wtedy przez chwilę nie słyszeli i nie słyszeli niczego i prawie nie mogli oddychać przez tą chwilę. A, czyli za długo nie można było, tak? Nie, dlatego, że stało się, wiedzieli, że jakby za bardzo cofnął się czas, że jakby ktoś to odkrył, że on ma takie zegarki, to ktoś by próbował cofnąć się do czasu dinozaurów, a to by wybuchło takie trzęsienie ziemi, że cała rzecz, bo to były zawsze takie jakieś skutki tego. Mm-hmm. I on wiedział, że jeśli ktoś by tak próbował się aż tak daleko przenieść, a nie na przykład o parę sekund, no to wiedział, że to mogło być, tak, że cała ziemia by eksplodowała. No, czyli zabawa z czasem jest jednak niebezpieczna trochę, co? A jak to na przykład o 3 sekundy? No to 3 sekundy chyba nie były aż takie niebezpieczne. To takie, że tylko przez 3 sekundy prawie nic nie słyszysz, słabo widzisz i prawie nie możesz oddychać. Jak byście sobie poradziły w takiej przyszłości? Koniec! Jak byście poradziły sobie w takiej przyszłości, żyjąc w przyszłych czasach? No dobrze. Fajniej by było. Tak? Co by się robiło wtedy? Wtedy bym ciągle gadała do gadającego tornistra. I pytała się o ciekawostki o pandach. A by się pytała... A czego się takie dzieci w szkole uczyły? Oni tam nie mieli nauczycieli. Czyli kto ich uczył? Nikt, to sami siebie uczyli. Sami, tornistry ich uczyły. A, bardzo ciekawa forma grzeczne nauki. Grzeczne tornistry, grzeczne. Chciałobyś się tak? No. Same się uczyć? Chodzić do szkoły i się same uczyć? Nie, tornistry. I jeszcze był taki rozdział, że... No, już Maja ziewa? No, ja jestem zmęczona. No, ja też. Dzień pełen emocji. No, trochę tak. Się nadawać do tamtego... Przydałby się nam trochę czas cofnąć. No, może. Nie, czas cofnąć aż do babci. No, to ja wiem, dlaczego jesteście takie zmęczone. Spędziłyście... Dzień u babci i u było na pewno dużo zabawy i wszystkiego. Tak. Macie jakąś ulubioną rzecz? Opowiastkę? Albo opowiastkę z tych opowiadań? Moja ulubiona była taka, że to było w przyszłości i kosmici, którzy przebierali się za ludzi, to było takie śmieszne, bo tata zobaczył kogoś na plaży w majtkach kąpielowych i żeby się upodobnić do ludzi, pomyślał, że to jest część jego skóry i wytytułował sobie takie majtki na skórze, na takiej przebieranej skórze. Tak, na takiej przebieranej skórze człowieka, ale było to dobre, dlatego że nie musiał przynajmniej ściągać mokrych gaci, kiedy wracał z plaży. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. A Maja, co tobie się podobało? Mi się podobało, że był taki ten odcinek 300 i tam... 300. 300 i tam oni byli właśnie tam komek, jakieś kropka kotecki, no wiesz, Krzysztof kropka kotecki, mapa kom, data, jakieś tam... Rok 3000. Rok 30, inspiracja, kolonia na Księżycu. Nie, temat? Kolonia na Księżycu. Jak było na koloniach na Księżycu? Ja jestem bardzo ciekawa. Fajnie, tam mieli pojechać na początku do Azji. Nie było. Potem do Arktyki. Nie było. Do Afryki.
A skąd zagadał taką panią? I polecieli do Europy. I to był punkt najbezpieczniejszy na Ziemi. Najbezpieczniejszy punkt. Właśnie Europa. No to jest prawda, no patrzcie. Tutaj nie ma żadnych tsunami. Nie ma tych wichur powietrznych. Nie ma żadnych wulkanów, no patrzcie, no nic nam się nie dzieje. Nie no, czasami są jakieś katastrofy takie naturalne, tak zwane. Ale u nas raczej w Polsce nie występują. Nie występuje trzęsienie ziemi za często. Wichura powietrzna. No ale mówię o całej Europie, tak? Zdarzają się na przykład pożary, wybuchy wulkanów też tam. Ale u nas w Polsce nie ma wulkanów. No nie. Są wygasłe wulkany, niedaleko nawet nas, prawda? Jest no, we Wrenie. Kraina wygasłych wulkanów się to nazywa, w Górach Kaczawskich. Hej, mamo, a pamiętasz, ja kiedyś się tak strasznie bałam wybuchnięcia wulkanów, że codziennie się pytałam, mamo, a na pewno w Polsce nie ma wulkanów? Mamo, a na pewno wokół nas nie ma wulkanów? Pamiętam. Mamo! Ale faktycznie Europa jest takim, można powiedzieć, rejonem dosyć bezpiecznym, który... No zdarzają się trzęsienia ziemi, tak? Były w ostatnim czasie trzęsienia ziemi, na przykład we Włoszech i no, zdarza się to, natomiast nie ma jakichś takich bardzo poważnych huraganów, tsunami. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio... Ale powodzie na przykład się zdarzają. Była taka wielka powódź we Wrocławiu, tak. Ogromna powódź. Więc zdarzają się też katastrofy naturalne, ale możemy powiedzieć, że jest ich znacząco... Przeżyliście, mamo, tato, przeżyliście. Jest ich znacząco mniej niż w innych rejonach świata. Jest to niebezpieczeństwo dużo mniejsze. A tsunami? I na przykład też jest, nie wiem, zwierząt niebezpiecznych nie ma tak w Europie, prawda? Tych nie ma... Nie ma skorpionów. Na przykład. No jakieś tam skorpiony są, ale gdzieś tam pewnie żyją jakieś skorpiony. Ale nie w Polsce. Ale nie jakieś takie jadowite super. Nie jak w Australii. Na przykład jak węże jadowite w Australii. A na przykład w Egipcie też są jadowite. Tak, tak. A tutaj w Europie, no co, w Polsce to mamy żmiję zygzakowatą. To jest taki jedyny jadowity wąż. No i tego tygrysowego pajączka. Takiego... On jest tyci, tylko wejdzie z nim na rączkę, gryzie i pójdzie. Ale takich zasadniczo z niebezpiecznych zwierząt w Polsce. Nie, jest niedźwiedź brunatny. Zwierząt się nie zaczepia dzikich, to one słodki misiek. Raczej nie zaatakują tak same z siebie. One chcą sobie spokojnie żyć w swoim lesie, w swoim miejscu, a teraz to w ogóle zimują, prawda? Mhm. Niedźwiedzie w swojej gawrze. Tak? Ale jeśli przyjdzie się i powie, o, ale miły misiu, no to wtedy on się obudzi i zacznie nas rzucać miodę. Lepiej nie. Ale wtedy chyba nie jest też miodę. Powiem wam, że chyba nie jest też łatwo obudzić takiego niedźwiedzia. Bardzo łatwo, bo jest w takim stanie skakać. Trochę zahibernowania. Myślę, że lepiej nie dotykać takiego niedźwiedzia. No dobrze, wróćmy do naszego kosmosu. A może pomyśleć, że to jego dzieciaczek jego dotyka. No być może. Wróćmy do naszego kosmosu, a może wróćmy już na Ziemię? To pa! Powiemy czy nie powiemy? No i być może nawet się pożegnajmy, prawda? Bo jeden był drugi odcinek. Jeszcze powiedzcie może, komu polecacie tą książkę? Polecamy ją wszystkim. Wszystkim na świecie. Wszystkim, bo to jest super ciekawa książka. Super fajna książka. Dlaczego uważasz, Maju, że ona jest super ciekawa? No bo jest o czasie. O przyszłości, prawda? Można się sobie snuć taką wizję tego, co w przyszłości będzie. Wielu pisarzy w przeszłości zastanawiało się nad tym, co będzie w przyszłości. Tak? Jest taki znany polski pisarz, który się nazywa Stanisław Lem. I on właśnie pisał książki o tym, co będzie w przyszłości. I on pisał na przykład o latach takich właśnie 2000. I sobie wyobrażał, jak to będzie świat wtedy wyglądał. A jak to według niego wygląda? I niektóre, powiem wam, jego przewidywania, można powiedzieć, że się sprawdzają lub sprawdziły już nawet. A coś? No myślę, że kiedyś przeczytacie sobie te książki. Że będzie zgrzęt. To jest taka bardzo znana książka. Będzie zgrzęt! Akurat Stanisław Lem nie zastanawiał się aż tak mocno nad rządem i polityką. Jest taka znana bardzo książka, która chyba też jest lekturą. Nie książka, Bajki robotów. Takie właśnie opowiadania o przyszłości. Raczej nie u mnie.
To jest chyba w 7 albo w 8 klasie lektura i pewnie wtedy będziecie sobie też o tej przyszłości rozmawiać, o takim przewidywaniu tego, co się będzie działo. Taką w bibliotece widziałam. Bardzo możliwe. Już też czytaliśmy jedną taką książkę, która się działa w przyszłości, pamiętacie? Tak, śrubek. O śrubku, tak? I śrubek i tajemnice maszynerii, to tam, gdzie już ludzi nie było. Też taka przyszłość, bardzo ciekawa wizja przyszłości. A kto napisał? I bardzo wielu autorów taką wizję przyszłości ma. Także może jeszcze wrócimy do jakichś książek tego typu, które opowiadają właśnie o czasach nie dzisiejszych, nie historycznych, tak jak na przykład starożytny Egipt. Albo lata 60. Ale o tym, co się dzieje w przyszłości. Za chwilę będzie przyszłość. O, już jest przyszłość. Tak. Ciągle jest przyszłość. Teraz jest przyszłość. Za chwilę będzie przyszłość, potem będzie przyszłość. Mamo! To jest taka najbliższa przyszłość. A tu w tych książkach jest trochę o takiej dalszej przyszłości, tak? Takiej... Na przykład 300 lat temu. Albo do przodu. 400 lat temu. Taki przyszłościowy. Maja temu to znaczy, że było 2000 lat. 2500 rok na przykład. Tam było 300. No właśnie, 300, tak? Bardzo ciekawa wizja. To idziemy sobie posnuć wizję przyszłości. Zastanowić się, gdzie będą żyli nasi potomkowie. Prawda? Mhm. Na przykład, co się będzie z nimi działo? Czy będą jeździć na wakacje na Księżyc? Czy może na przykład na Wenus? A może na przykład na mamę? Być może. A może może znajdą jakąś bezludną planetę i nazwą ją mama. No właśnie, bezludną planetę nazwą albo nazwą mama. Jedną tata. Kulturka. No, jedna będzie taka rura pomiędzy tatą i mamą. I tam będzie taka rura. Taka rury dwie, które będą tam siostra i siostra. Okej. Zatem zostawiamy Was z tą wizją przyszłości. Idziemy sobie same też o tym porozmyślać i porozmawiać. Serio? A już wiem, co będzie się za chwilę działo. Ruszę ręką. Maja przewiduje przyszłość. Ja przewiduję przyszłość. Zaraz ruszę ręką. Super. Przewiduję przyszłość. I ruszę głową. A ja przewiduję, że powiemy Wam wszystkim pa, pa. Pa, pa. Mama przewiduje przyszłość. Udało Ci się. Do usłyszenia. Pa, pa.